Jest taka tradycja, że te rozmowy po zakończeniu sezonu przeprowadzamy na żywo. Tym razem na żywo nie mogliśmy porozmawiać, dlatego że Michał Probierz za moment w piętrowym autobusie udaje się na stadion. To ja tutaj jeszcze podrzucę te żółto-czerwone liście. To nie jesień, to oznaka, że Jagiellonia jest medalem. Medalem, który trener Probierz schował do kieszeni. Dlaczego nie chciał pan go mieć na szyi podczas tej rozmowy? Akurat uważam, że powinniśmy mieć złoty medal, bo akurat taki splot okoliczności był przez cały sezon, że na pewno te wszystkie mecze, które walczyliśmy do samego końca i pokazaliśmy charakter w każdych meczach, ale w wielu gdzieś tam decyduje pewne elementy gry. No jak zobaczymy, dla mnie ewidentnie jest rzut karny na Legii na 1-0 dla nas i byłoby to zupełnie inne spotkanie. Wtedy dzisiaj może byśmy mieli punkt przewagi nad Lechem. Walczylibyście o mistrzostwo, a pan nie uważa, że zdobyliście, przynajmniej moim skromnym zdaniem, takie małe mistrzostwo Polski? No bo skoro cały czas graliście o utrzymanie, to pana słowa, ja panu wierzę, a ostatecznie kończycie na podium, kończycie z drużyną, którą wielu skazywało na spadek przed sezonem, pełną młodych ludzi, zdobywacie brązowy medal, to może nie jest to czas, żeby wyciągać, rozdrapywać te rany z całych rozgrywek, a po prostu szeroko się uśmiechnąć? No nie do końca, bo pamiętajmy, że liga jest 37 spotkań. No po pierwsze, to ja zawsze uważałem, że 30 kolejek powinno być, że albo 34, jak kiedyś mówiłem. Na pewno cieszę się, na pewno, trudno, żebyśmy sobie zawsze przytakiwali. No każdy ma prawo mieć swoje zdanie, tak? Ja akurat, jest taki sezon, który pokazuje, no w tej rundzie finałowej przegraliśmy jedno spotkanie w Warszawie, bardzo kontrowersyjnie, a 5 wygraliśmy, jeden remis ze Śląskiem Wrocław, gdzie byliśmy osłabieni Rafałem Grzybem. Dzisiaj też ten młody zespół pokazał mimo wszystko walkę do końca, bo jak się popatrzy, w jakim składzie graliśmy w końcówce, jak walczyli o to, żeby to odrobić. 97 rocznik, 98, 97, parę 93-4. No ja uważam, że piłka jest, trzeba po prostu postawić na pewnych ludzi. Będziemy mieli bardzo ciężki sezon następny, ale dzisiaj trzeba się z tym cieszyć, trzeba po prostu zadowolić się tym trzecim miejscem. Gramy w pucharach, a dla mnie mój zespół jest mistrzem Polski na dzień dzisiejszy. Który skalp z tych zdjętych na największych polskich stadionach uważa pan za najcenniejszy? Wygraliście w Warszawie, wygraliście w Poznaniu, wygraliście we Wrocławiu, wygraliście w Krakowie. No wygraliśmy w Poznaniu bezapelacyjnie 3-1 i jeszcze tracąc bramkę z 2,5-metrowego spalonego. No, także który był najcenniejszy? Zostawmy już tych sędziów. Zostawmy. Najlepiej powiedzieć zostawmy i idźmy na bok, tak? No dlatego ja mówię, ja nie krytykuję, tylko mówię, oceniam fakty, oceniam cały sezon, który był, że po prostu wiele razy zostaliśmy skrzywdzeni i to ja prawda. Tak pamiętam i to jest, siedzi w Zadra, ma prawo siedzieć, a cieszę się na pewno, ale też nie powiem, że nie pamiętam tego, bo ja wiem, jak ciężko trzeba wywalczyć o to, jak ciężko walczyło się o to, żeby wejść do tej ósemki, jakie my mieliśmy problemy, jak trudno jest dostać się tutaj i ta szansa może być jedna w życiu dla tych młodych chłopaków na dzisiaj, bo nie ma tak, że Jagiellonia będzie co roku walczyła o Mistrzostwo Polski, no nie pamiętajmy o tym. Że następny sezon zaczynacie już za tydzień, mówię o przygotowaniach, 2 lipca gracie tutaj z zespołem, nie wiem, z Malty, Kazachstanu, z rywalem, być może trudnym, bo może też tak. Nie można też zapominać, no ja to doceniam, bo to też, żeby tak nie było, że odbieram. Doceniam, ale też po prostu mam dobrą pamięć i to jest dobre, trzeba po prostu teraz resetować się, nowy sezon, nowe nadzieje. Jak teraz przeniosą się te minusy na plusy, to w przyszłym sezonie będzie jeszcze lepiej. A puchary to pocałunek śmierci. Kto to powiedział? No to ja powiedziałem, bo tak jest bardzo często. No jak popatrzymy na grupę spadkową w piątek, Ruch Zawisza, obydwa zespoły grały i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze się prezentowały te zespoły teraz w tej końcówce, ale nie zapominajmy, że to jest po prostu sytuacja, w której nagle będzie niespodzianka. I tym miłym akcentem. Ja też, jak widać, mogłem się napić. No, na razie nie napić, bo jeszcze jestem w pracy. Ale posmakować tego szampana za trzecie miejsce. Panie trenerze, cóż, pozostaje mi w tej sytuacji już tylko panu serdecznie pogratulować, przekazać gratulacje dla całej drużyny i życzyć awansu jak najdalej, bo do fazy grupowej jest 8 meczów, muszę to przypomnieć. No ale będziemy walczyć, no na pewno nie jest tak, że się poddamy. Zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej zagrać, żeby ten pan redaktor sobie jeszcze zetrze tutaj, bo to takie są zawsze... Nie, to do oczu mi troszeczkę. No, dzisiaj jest tak, ja śmiałem się, jak mnie podrzucali, mówię, o kurde, żeby tylko złapali, nie? Bo to zawsze jest bardzo trudne. Na pewno fajnie, że takie rozgrywki są, bo widać, że tutaj na kto przychodzą ludzie, widać, że euforia, że walka do końca i za to muszę chłopakom pogratulować, że w tych wszystkich spotkaniach, które były, może było wiele różnych trudnych spotkań, ale te wszystkie, które tu się działy, to były bardzo ciekawe do końca. Było ciekawie, także dzisiaj było ciekawie, jak widać, nawet po końcowym blisku, nawet ja ucierpiałem i na końcu jeszcze raz pogratuluję panu i tym wszystkim sponsorom. Dziękuję. Ludziom, którzy sprawili, że Białystok zerwał już z tym stereotypem miasta, gdzie facet na furmance z batem siedzi przed dworcem, taki jaki bił w piłkarskim pokerze. Dziękujemy, tyle trener. Dziękuję Michał bardzo. Probierz, serdeczne gratulacje. Tyle od nas.